Zabiorę Was w niezwykłą podróż. Do początków. Do czasów, kiedy to wszystko się zaczęło. Kiedy pewien młody zdun, Antoni Winny, przyjeżdża do Brwinowa, pod warszawskiej wsi. I tam widzi piękną pannę Bronisławę. Myśli, że to z nią właśnie może stworzyć rodzinę. Jak też i się dzieje. Ale opowiem Wam nieco więcej o tym niezwykłym związku. Opowiem nieco więcej o rodzinie Broni, o jej dwóch siostrach, których już nie znamy z kart pierwszej części sagi Stulecie Winnych, ci, którzy przeżyli. Opowiem nieco więcej o rodzicach Broni i przede wszystkim o tym, jak powstanie styczniowe przebiegało w Brwinowie, jakiego echa wpłynęły później na losy ludzi. Będzie też nieco więcej o pewnej tajemnicy, którą miał Antoni, czyli wiesi Batalce, bo nieomalże ta kobieta, ta femme fatale, zagroziła tej pięknej miłości. I też opowiem o innych parach, o synach Antoniego i Bronisławy, czyli o Stanisławie i Kasi, o Romanie i Władzi. Troszkę uchylę rąbka tajemnicy, czy roman zawsze był taki, jakiego go znamy z pierwszej części. O Kajtku, Stefanie, także braciach, którzy nieomalże są jak bliźniacy, i o Władysławie i Kazi, których znamy z pierwszej części jako wzorową, kochającą się parę. Ale czy zawsze tak było? Czy Kazia od początku chciała Władka? O tym wszystkim można przeczytać na kartach książki Stulecie Winnych. Początek. Ale jeżeli ktoś woli słuchanie, zapraszam na oryginalny serial audio tylko w aplikacji Empik Go. Przepięknie czyta Weronika Humaj, odtwórczyni roli Ani Winnej i Kasi Borkowskiej, która później zmienia swoje nazwisko na Winna. Przepięknie czyta. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam. Aubena Grabowska, autorka sagi Stulecie Winnych i mój wydawca, wydawnictwo Zwierciadło.